Witam Was serdecznie, z tej strony Michał Ogiński. Dzisiaj zajmiemy się malarstwem światłocieniowym, takim trochę jak Caravaggio malował. A z autorem zdjęcia do dzisiejszego odcinka jest fotograf apex.paul. To jest na Instagramie, tak go można znaleźć. A na Max Models Paul Wall. Tak się nazywa, bo Wall, może Wall. Paul Wall. A zdjęcie, o którym mowa, to właśnie to zdjęcie, zaraz wam pokażę bliżej. Jest to bardzo przepiękne zdjęcie kobiety trzymającej lampion i piękny światłocień na tym zdjęciu, a z tyłu jakaś rozeta w dodatku. Dlatego też dzisiaj przystąpimy do tego motywu. Ale nie, mamy już gotowy podkład. Podkład tak się prezentuje. On jest trochę ciemniejszy. Moment. On jest trochę ciemniejszy, jak zwykle moja kamerka w telefonie tego nie obsługuje, ale po prostu chcę wam powiedzieć, że ten podkład jest ciemny. W tym świetle wygląda na jasny, ale jest ciemny. I po prostu nie będziemy się bawili dzisiaj w żadne kratkowanie, kratki i inne takie tego typu historie. Po prostu pojedziemy potem z łapy, jak to mówią, i zaraz zobaczycie, jaki rysunek uda mi się zrobić z tego zdjęcia. Pozdrawiam Was, trzymajcie kciuki, no i zobaczymy, jak to, bo sztuka nigdy nie jest po prostu. To nie jest matematyka, gdzie 2 plus 2 równa się 4, tylko po prostu to jest wielka niewiadoma, wielkie wyzwanie zawsze. Za każdym razem, kiedy dotykam pędzlem płótna, to nie wiem, co z tego wyniknie. Może coś dobrego, może coś gorszego, może coś genialnego, no nigdy nie wiadomo. Dobra, koniec gadania, czas do malowania. Więc biorę sobie kredkę jakąś taką białą i będę zaraz robił szkic, który zaraz wam pokażę. Tak prezentuje się szkic, który wykonałem przed chwilą. Mogłem trochę go dać wyżej, postać kobiety, ale no niestety tak wyszło. Zobaczymy, co my tu mamy. No, trochę jeszcze musiałbym trochę popracować. Moment. Żeby ta linia była bardziej prosta. Tak. Ale to się pędzlem wszystko wyprostuje. No tutaj jest twarz kobiety, jak widać. Tu jest ta rozeta. Ta rozeta, powiedzmy, że sobie wymyślę sobie tą rozetę, bo tam na zdjęciu nie jest ona taka wyraźna, ale tutaj sobie jakoś tak ją po prostu wymyślę. O, tak, mniej więcej. I co jeszcze? No i teraz będziemy się zajmowali światłocieniem, czyli jedziemy. Może najpierw jest taka piękna ta twarz, taka piękna. Zobaczcie na zdjęciu, jaka piękna twarz tej kobiety, tej dziewczyny. Może zaczniemy od. Teraz muszę się zastanowić, czy zacząć od bieli, czy zacząć od czerwieni, ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli zacznę od najjaśniejszych punktów. I ta, ni to pies, ni to wydra, to w tym lampionie, nie wiadomo, czy to jest jakaś sowa, czy co to, kurde, jest jakaś, nie wiem, co to jest, ale fajne. I będę teraz malował białym, a potem ewentualnie będę malował czerwonym i nakładał po prostu kolejne warstwy
czerwone, rude i takie pomarańczowe, nie? Tak oto prezentuje się nasz obraz namalowany białą, a trochę różowego też tutaj znajdziemy białym i różowym kolorem. To jest pierwsza taka podmalówka. Moment, bo muszę trochę cienia, żeby nie było cienia. O, dobrze. Żeby nie, nasza pierwsza podmalówka pod ten światło cieniowy a la Caravaggio obraz. Tak, niektórzy już by go uznali za gotowy, ale ja jednak będę go ciągnął. Teraz będę wyciągał, znaczy wyciągał. No teraz będę malował czerwieniami i pomarańczami, tak żeby uzyskać po prostu taki fajny efekt, taki jak mamy. Taki fajny efekt, jak mamy na tym zdjęciu, który jest bardzo takie żarząco czerwono-pomarańczowe, tak. A jeszcze dużo pracy przede mną, ale jednak już jestem zadowolony z tego efektu, bo ciekawie się prezentuje plastycznie po prostu i tyle. No, tak więc do zobaczenia wkrótce. Chyba, że chcecie widzieć, jak maluję, to wtedy. A nie wiem, czy to jest konieczne, żeby pokazywać, jak się maluje. Po prostu wezmę i pokażę wam kolejny etap w kolejnym. W kole... Kol... I wezmę i pokażę wam kolejny etap w kolejnym etapie. No. A masło maślane, masło robione. Tak więc nie, no po prostu powiem, że namaluję po prostu. Kolejną warstwę i wy zobaczycie ją w następnym odsłonie tego jakże kreatywnego filmu po prostu. No, wtedy zobaczycie na przykład takie rzeczy. Potem jak już będę robił detale, pokażę wam to z bliska, żebyście zobaczyli, jaka jest struktura płótna. Że to wszystko jednak, choćby udawało najbardziej rzeczywistość, to jest to tylko płaska plama barwna na płótnie. Tak, to jest tylko płaska plama na płótnie. Tutaj zrobiłem sobie takie przejście tonalne, jak widzicie. Takie właśnie od takiego różu do czerni, znaczy czerni, to jest taka czerni, to jest taki. Może taki, nie wiem jak to nazwać, antracyt albo coś takiego. No nie wiem, w każdym razie na telefonie to zupełnie inaczej wygląda. No muszę zainwestować tą kamerę, po prostu nie ma szans. Tak więc zbieram na kamerę i będę wam kręcił filmiki profesjonalną kamerą, jak tylko na nią uzbieram. Tak więc dzięki za uwagę, na razie tyle, do zobaczenia wkrótce. I teraz tak, mając takie zdjęcie i widząc takie czerwienie, musimy zrobić laserunki, czyli dużo terpentyny albo wernisu retuszerskiego. Mieszamy. Kurczę, te kolory są straszne, po prostu. Ach, ale nie będę już narzekał, bo nie ma co narzekać. Robimy tym, co mamy. I po prostu teraz laserunkami po prostu malujemy tutaj na tym ciemnym tle, sugerując się, a nie jest to kopia żadna. Uważam, że malarstwo to jest malarstwo, a fotografia jest fotografią. Jednak bywają takie bardzo malarskie obrazy, fotografie. Takie właśnie jak mam przed sobą tutaj, ta fotografia, którą maluję, jest bardzo malarska. Bardzo malarska. Paul Wall bardzo się przyłożył do niej. Jest świetna, po prostu jest naprawdę genialna. I będę sobie powoli po prostu ten obraz malował. To jest bardzo przyjemne uczucie. Nie wiem. Jeżeli nigdy w życiu nie mieliście pędzla w dłoni,
to bardzo wiele was ominęło. Tak samo mnie ominęło. Tak samo mnie ominęło zapewne to, że nie grałem nigdy na żadnym instrumencie muzycznym. Po prostu nie mam do tego talentu, ale po prostu lubię czasem zobaczyć, jak ktoś śpiewa, albo gra, albo tańczy, albo coś innego. A ja sam nie mając takich talentów, po prostu zabrałem się za to, co umiem najlepiej, albo co wydaje mi się, że umiem najlepiej, mianowicie za malarstwo. No i tak to sobie maluję po prostu. No i jest fajnie. Ale jest to bardzo ciekawe, jeżeli ktoś jest na emeryturze na przykład i nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, że nie ma takiego drygu, po prostu nudzi się, albo po prostu jest znudzonym emerytem, to warto po prostu sięgnąć po pędzel i po farby. Będę cię dużo, 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 dużo terpentyny. Tak jak mówiłem, no, sięgnąć po pędzel i pomalować trochę. To jest naprawdę bardzo, bardzo piękna forma spędzenia wolnego czasu. A także nie wolnego, bo potem może się to okazać, że to stanie się naszą profesją i już będziemy tak wciągnięci w to malowanie, że będziemy nawet na tym malowaniu zarabiali. Ja nie wiem, jak to jest, że do tej pory jeszcze ludzkości się obrazy nie znudziły po prostu. I to różne obrazy, abstrakcyjne, nieabstrakcyjne, figuratywne, niefiguratywne, no po prostu różne akty i tak dalej. Coś w człowieku takiego siedzi, co powoduje, że po prostu chce malować po prostu i otaczać się malarstwem. Tak więc uważam, że to jest bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat, można go rozwijać, można go dyskutować na jego temat, jak to jest, że na przykład pomimo postępu techniki, dalej po prostu malarstwo żyje i ma się dobrze, tak mi się wydaje. I to obojętnie, czy no, na przykład, no, lubimy się otaczać pięknymi rzeczami. I to jest taka cecha człowieka, która, na przykład, no nie wiem, no, zwierzęta sztuki nie tworzą i jakoś nie potrzebują, a my, ludzie, po prostu mimo wszystko po prostu potrzebujemy sztuki i potrzebujemy otaczać się pięknymi przedmiotami. No, to jest zadziwiające po prostu. No, zadziwiające. Tak więc i te zawrotne ceny na aukcjach po prostu są też z kosmosu wzięte, na przykład za Picassa albo za Giacomettiego chyba to było, że ostatnio. Ja już nawet nie śledzę tego, co jest po prostu najdroższym na świecie, obecnie dzieło sztuki, co jest najcenniejszym dziełem sztuki, ale po prostu uważam, że to jest już trochę przesada. Przesada. Zapłacić ileś tam 100 milionów dolarów za jakiegoś tam za cokolwiek. Chociaż na przykład jak chłopak z fajką, był taki obraz Picassa, też sprzedany za bardzo dużą kwotę pieniędzy. Już nawet nie pamiętam za ile, ale za bagatela, nie wiem, 80 milionów, no nie wiem. Ale ten obraz akurat był ciekawy i fajny i spoko. Z okresu różowego tak zwanego jego. Ale dalej to
No, dalej to nie wiadomo, nie? Nie wiadomo, czy co jest warte swojej ceny po prostu. Czy to jest kwestia sławy danego artysty, malarza, czy to jest kwestia naprawdę wybitnych umiejętności tego malarza, bo na przykład jakby pojawił się na rynku sztuki, na rynku sztuki po prostu pojawił się na przykład jakiś Leonardo, powiedzmy na to, to wiadomo, że Leonardo był geniuszem i miał po prostu wielkie zdolności manualne i nie tylko, i chodzi o to, że to byłoby warte swojej ceny, tak? A na przykład taki już Picasso, to on po prostu, nie wiem, czy te wszystkie jego obrazy są tak samo warte. On sobie po prostu, myślę, że sobie robił trochę jaja, robił sobie z ludzi, ale chociaż przy wielkim do niego szacunku, ale poczucie humoru też jest cechą ważną w sztuce, bo niektórzy sobie na przykład nie traktujmy sztuki tak strasznie poważnie, no po prostu. Jak nam coś nie wyjdzie, jak nie potrafimy czegoś namalować i nam nie wyjdzie, no to śmiejmy się z tego po prostu, śmiejmy się z tego, powiedzmy sobie, no dobra, tak było, tak jest, ale mi nie wyszło po prostu i trochę śmiechu po prostu, no i koniec, no i nie wyszło mi, nie użyłem tego koloru, co chciałem, nie miałem na przykład tego koloru, no to trudno, to trudno, no i co zrobisz, no nic nie zrobisz, no po prostu śmiejmy się z tego, śmiejmy się, nie traktujmy tego, ja swoją sztukę traktuję tak z przymrużeniem oka, wiem, że chcę wam przekazać po prostu trochę takiej mojej miłości do sztuki. Ja kocham się po prostu sztukę pomimo wszystko, pomimo tego, że ona jest na przykład też szkaradna momentami, a czasami jest piękna, a czasami jest szkaradna, a czasami jak na przykład sztuka Francisa Bacona jest sztuką szkaradną, po prostu do granic możliwości złą, taką po prostu, chociaż on sam twierdził, że nie jest ta sztuka zła, tylko jest po prostu, ta sztuka jest po prostu, nawet nie jest w stanie namalować tyle zła, ile jest w ludziach po prostu. Tak mówił. Ale jednak jego sztuka jest bardzo, bardzo taka, no powiedzmy sobie szczerze, zła i taka napiętnowana takim ludzkim cierpieniem i taką udręką. I patrzysz na to i myślisz sobie, co ja tu kurde robię, no po prostu co ja tu kurde robię. Że po prostu zamyka nas w jakichś klatkach, jakichś pułapkach, jakichś takich rzeczach. Tak więc, więc sztuka Bacona jest taką sztuką właśnie ciężką. I też bardzo dużo płatną, jak wiadomo, bo za jego obrazy też bardzo dużo po prostu idzie pieniędzy idzie, po prostu ludzie kupują tą sztukę. Tak więc na razie tyle. Ja się tutaj gadu, już tyle pomalowałem, tak więc o, teraz się światło zmieniło fajnie. Tak więc ja co gadu, tyle już namalowałem. No zrób się światło lepsze, no proszę cię. Ja nie, coś się dzieje. Tak więc dobrze, tak więc tyle na razie. Pokażę wam, jak już skończę ten etap, to będziemy dalej dyskutowali o sztuce, chociaż dyskutować o sztuce można tyle, ale ja znam takich artystów, którzy tylko dyskutują o sztuce, a nic z tą sztuką dalej nie robią po prostu, tylko lubią intelektualizować po prostu swoje prace i swoje podejście do sztuki, no. Czego ja nie będę czynił, nie będę wam robił takiej krzywdy.
Chcę tylko zachęcić do malowania, po prostu każdego z osobna. Kto chwytajcie za pędzle i po prostu twórzmy sztukę. Zróbmy sobie konkurencję. Nie no, żartuję. Ja nie uważam nigdy innych artystów za konkurencję. Po prostu uważam, że wszyscy, którzy malują, są warci tego, żeby ich prace były wystawiane, były oglądane w internecie lub nie internecie i po prostu, żeby po prostu cieszyły oczy i cieszyły serca i duszę nabywców po prostu i tyle. No to na razie tyle. Na razie taką twarz namalowałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale zapraszam Was za jakąś tam krótką dla Was chwilę, a dla mnie długą, bo będę teraz malował dalej tą kobietę z lampionem i jakąś tam rozetą. No i będziemy kończyć już nasz obraz powoli. Tak on się oto prezentuje. Nie jest najgorzej, ale też, żeby moją metodą. Przepraszam Was za te hałasy tam z tyłu. Tam po prostu panowie kują tynki z ścian mojego domu. Tak więc trochę będzie głośno momentami, ale my się nie poddamy. My jesteśmy na straży sztuki i będziemy dalej tworzyli. Tak więc trochę to dekoncentruje te hałasy, ale nie jest tak najgorzej, będzie dobrze. Tak więc tak wygląda twarz, proszę Państwa, tak wygląda twarz. W oddali wygląda trochę jakby lepiej, jakby o tak. No i myślę, że już jesteśmy na takim etapie, gdzie możemy powiedzieć, że jesteśmy, zbliżamy się do mety. Ja nie chcę być realistą, nie chcę być po prostu. Ja nie chcę być realistą, jestem bardziej takim tak zwanym malarzem trochę naiwnym. Sam wybrałem taką drogę, sam wybrałem taki styl. Tak więc to jest trochę takie dla mnie po prostu. Jakbym był fotografem, to niepotrzebnie bym malował obrazy. Znaczy, niepotrzebnie malować obrazy. Kiedy takie jak fotografie, kiedy takie obrazy jak fotografie można po prostu sobie wydrukować na płótnie za parę złotych. Ja sobie kiedyś wydrukowałem takiego, no przepraszam panów, czy panowie muszą tak napier od bladego świtu. No tak więc tak. Chodzi o to, że po prostu będę już się zbliżał ku końcowi tego obrazu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak więc tak to będzie to mniej więcej wyglądało. Zobaczymy dalej, co z tego wyniknie, ale myślę, że będzie dobrze. Tak więc trzymajcie się, życzcie mi, trzymajcie kciuki za ten obraz. Sami też malujcie znajdujcie albo sami aranżujcie takie za pomocą lampy, takie oświetlenia, głębokie cienie, głęboki światłocień.
I po prostu tak sobie jak Caravaggio czy inni malarze, po prostu twórz się takie obrazy światłocieniowe. Dziękuję za uwagę. Na razie to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Tak więc uznaję ten obraz za obraz skończony. Jeszcze tylko podpis. Zaraz się podpiszę. Moment, wezmę sobie jakiś pędzel, jakiś kolorek taki żółtawo-biały. Tak. Terpentyna. I podpiszę się tutaj. No i chyba za dużo terpentyny, ale dobrze, niech będzie. Może jeszcze jakiś konturek delikatny, taki w kilku miejscach. Tak. Co by tu jeszcze? Może tutaj trochę pod oko. O, tak. No i właściwie tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że jakoś was zainspirowałem do tworzenia. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję wam. Zapraszam was do kolejnych filmów, do subskrybowania mojego kanału, do tego, abyście malowali i wszystkiego najlepszego na twórczej drodze życia, tak jakby to było jakieś małżeństwo, chociaż myślę, że każdy malarz jest ożeniony ze sztuką po prostu i to jest jego największa miłość. Tak więc dlatego malarze są takimi trudnymi partnerami i mimo, że mają tyle modelek, to po prostu są kiepskimi materiałami na męża, po prostu i tyle. No, tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że wam ten obraz się spodobał. Zostawcie jakiś komentarz pod filmem. Jeżeli się nie spodobał, to też zostawcie komentarz pod filmem. Dziękuję, bo ja też się uczę cały czas, całe życie się uczę na swoich własnych błędach. Do zobaczenia. Michał Ogiński.